Na początku omówimy adnotację jako narzędzie do konfigurowania serwletów, bo tak naprawdę adnotacje pojawiają się już niemalże we wszystkich aspektach konfiguracji aplikacji webowych. Powiemy sobie też co nieco o uwierzytelnianiu na poziomie serwletów, bo tradycyjny sposób uwierzytelniania polega na konfiguracji w pliku WebXML. Wspomnimy także o możliwości wywołań asynchronicznych i o modularności aplikacji webowych i konfiguracji w pliku WebXML. Jedną z właśnie najciekawszych innowacji w Java Enterprise Edition wersji 6 była możliwość oznaczania klas serwletów, także na przykład klas filtrów, przy użyciu adnotacji. Dzięki temu nie trzeba wszystkich niezbędnych informacji deklarować w kodzie XML, w pliku WebXML. Adnotacje webowe są umieszczane w pakiecie Java X Servlet Annotation. Dzięki temu struktura pliku staje się prostsza, jego edycja również, bo nie trzeba doprowadzać do sytuacji, w której plik WebXML może być modyfikowany przez wiele osób, bo każdy musi jakoś skonfigurować sobie pewne elementy aplikacji. I tak adnotacja WebServlet przekształca daną klasę serwletu w funkcjonalny servlet. Otrzymujemy możliwość deklaracji tych samych informacji, co w pliku WebXML. Możemy deklarować parametry inicjalizacji, nazwę, kolekcję wzorców URL. Tak naprawdę uzyskujemy bardzo rozbudowane możliwości. Analogicznie możemy korzystać z adnotacji WebFilter, która przekształca daną klasę w filtr. Ich parametry również mogą być deklarowane tak, jak w przypadku pliku WebXML i podobnie jak w przypadku adnotacji WebServlet. Tutaj zasada działania jest praktycznie taka sama. Oprócz tego możemy skorzystać także z adnotacji WebListener, która pozwala na oznaczenie danej klasy jako słuchacza obiektu nasłuchującego zdarzeń. Oczywiście klasa taka musi implementować jeden z interfejsów, które omówiliśmy przy omawianiu tych obiektów. A także adnotacja WebInitParam stosowana wewnętrznie wobec adnotacji serwletu, tudzież adnotacji filtru, pozwala na określenie parametrów inicjalizacji właśnie serwletu czy filtru. Bardzo ciekawą innowacją jest możliwość określenia metod uwierzytelniania na poziomie właśnie pojedynczych serwletów. Bowiem standardowe podejście zakłada wprowadzanie takich informacji w pliku WebXML. Jednak w związku z tym takie zasady są określone centralnie i nie można ich modyfikować po prostu bezpośrednio w plikach, których one dotyczą. Ale zmienia tę sytuację adnotacja Servlet Security. Pozwala ona na powiązanie reguły ograniczenia, czyli HTTP Constraint, z wybranymi metodami protokołu HTTP. I tak adnotacja HTTP Constraint określa role, które są akceptowane w ramach danego ograniczenia, danej reguły. Określa też ona minimalne wymagania dotyczące szyfrowania i ochrony transferu. Tak więc jeśli nie chcemy sprowadzać się jedynie do pliku XML, chcemy troszeczkę, można powiedzieć, oddzielić poszczególne zagadnienia bezpieczeństwa dotyczące poszczególnych serwletów, bo jeśli wszystko znajduje się w pliku WebXML, to struktura tego pliku znacząco się rozbudowuje, to możemy po prostu rozdzielić takie aspekty. Kolejną innowacją w Javie Enterprise wersji 6 są wywołania asynchroniczne, bowiem właśnie w Javie Enterprise Edition wersji 6 istnieje możliwość asynchronicznej obsługi żądań, dzięki czemu servlet staje się bardziej elastyczny, bardziej dostosowany do obsługi większej liczby klientów. Aby servlet mógł być obsługiwany asynchronicznie, aby można było korzystać z takiej możliwości, należy ustawić parametr async supported w adnotacji WebServlet na wartość true. Jeśli chcemy wykonać pewną operację asynchronicznie, musimy wywołać metodę start async obiektu żądania.
Uzyskując obiekt typu async context, czyli obiekt kontekstu asynchronicznego, możemy przekazać do wątku, który tworzymy sobie w takim serwlecie, i dzięki temu kontekstowi w innym wątku zupełnie możemy dać sygnał do zakończenia obsługi danego żądania. No a w związku z tym serwlet może zakończyć swoje działanie formalnie bardzo szybko, a jeśli mamy jakąś czasochłonną operację, na przykład wywołanie zewnętrznej usługi sieciowej, to właśnie w takim wątku możemy ją przeprowadzić, wysłać sygnał zakończenia przy użyciu metody dispatch i w ten sposób asynchronicznie obsługiwać elegancko wiele żądań jednocześnie. Bardzo interesującą możliwością, którą uzyskujemy w Java Enterprise Edition wersji 6, jest możliwość dynamicznego ładowania serwletów. Otóż przed właśnie tą wersją Java Enterprise dodanie nowego serwletu do deskryptora wymagało przeładowania całej aplikacji, co czasem jest procesem czasochłonnym i problematycznym. Obecnie możemy dynamicznie dodawać serwlety, filtry dzięki nowej funkcjonalności zawartej w obiekcie kontekstu serwletu, o którym wspominaliśmy w module drugim. Interfejs ten, servlet context, zawiera bowiem wiele metod, które pozwalają na dynamiczne dodanie serwletów na podstawie typu klasy, tudzież nazwy. I to samo dotyczy również słuchaczy, obiektów nasłuchujących, a także filtrów. Teraz przejdziemy do środowiska informatycznego, aby zapoznać się z tymi innowacjami i pokazać, jak stare rozwiązania, stare podejścia można właśnie zamienić na te nowe.